Witamy Was bardzo serdecznie podczas przyznawania nagród w konkursie plackowym. Nasze danie, do którego odnieść się mieliście, to były kwiaty bzów cieście. Mamy dla Was nagrodę. My uwielbiamy w ogóle placki, dlatego bardzo chętnie przyznajemy. Pierwsza nagroda to jest właśnie lodówka. Lodówka, taka piknikowa, wyjazdowa, fajna, poręczna i duża. Dwa wkłady żelowe. Dostaje je Karolina Glajne. Za placki gryczane, one są, mają w środku rabarbar, lekko skarmelizowany rabarbar, polane są syropem klonowym. Na kaszubskim talerzyku. Tak, na kaszubskim, dziewczyna tak. Dziewczyna od nas. Drugie miejsce, nagroda od Lubę, zestaw do czyszczenia. Poczekaj, jeszcze nie mamy. My mamy tutaj taki zestaw na żywo. Jest to coś, co pochłania zapachy. Genialne, sprawdziliśmy. Ja przypomniałem coś osobiście, nie powiem co. No i jeszcze pianka do czyszczenia. On tak ma. Proszę bardzo, spójrzcie na placki. Naszym zdaniem jest to albo siostra, albo kuzynka. Nie będziemy tego wyjaśniać. Ale placki są zupełnie inne. Placki są zupełnie inne. Są zrobione z kaszy jaglanej, z mąką ziemniaczaną. Z czego Jola i fantastycznie, tak, ale fantastycznie zrobiony mus. To są lekko podgotowane truskawki z pieprzem i do tego lekko zagęszczone agarem. Myślę, że truskawki z pieprzem uratowały tutaj sprawę. Zestaw od Lubę. Zestaw lodówka plus dwa wkłady żelowe lądują u naszych zwyciężczyń, a my zapraszamy Was do subskrybowania kanału Atelier Smaku TV oraz do brania udziału w kolejnych konkursach. Gotujcie, gotujcie, gotujcie i róbcie zdjęcia. Przesyłajcie. I smażcie też. I smażcie, zależy, i wygrywajcie nagrody. I pieczcie, zależy czego będzie dotyczył konkurs. My lecimy do roboty, a więcej szczegółów znajdziecie oczywiście na profilu Atelier Smaku na Facebooku. Do zobaczenia.